Człowieku. Obudź się i odkryj prawdę. Bankowy spread to nie ryzyko walutowe, ale bezwzględne obejście ustawy. To nie jest tak, że konsumenckie gały widziały, co brały, lecz banksterskie mózgi wiedziały, w jakie ryzyko się pakowały. Jakbyśmy się jeszcze nie znali. Ja jestem Zenon Frankster i prywatnie jestem Frankowiczem, który wygrał z bankiem, a zawodowo jestem analitykiem, który wspiera prawników i innych kredytobiorców w walce z bankowym bezprawiem. Czyli robię wyliczenia roszczeń do pozwów, prognozy procesowe, symulacje ugodowe, a także informacje wykazujące niedoinformowanie klientów o. Ryzyku stopy procentowej, jak i ryzyku walutowym, a także wpływie spreadu. I w dzisiejszym odcinku właśnie o tym będziemy rozmawiać. Zacznijmy od tego, że banki są jak sklepy monopolowe. Czyli, żeby handlować alkoholem, no to trzeba mieć koncesję, a żeby udzielać kredytów, to trzeba mieć licencję bankową. I nie można tego robić tak, jak się chce, a trzeba korzystać z. Bardzo jasnych wytycznych, które dał prawodawca w ustawie prawo bankowe. I tutaj chciałbym podzielić się z Tobą złotą myślą, którą przeczytałem w uzasadnieniu wyroku, który zapadł w mojej własnej sprawie. Ano, sędzia zauważył, że spread walutowy, czyli te różnice pomiędzy kursem kupna i kursem sprzedaży, stanowią ukryty dochód banku. Choć ustawa prawo bankowe nie daje bankowi żadnych podstaw do konstruowania umów w taki sposób, żeby uzyskać z tego tytułu wynagrodzenie, czyli inne aniżeli prowizja od udzielonego kredytu, od niewykorzystanego kredytu. I odsetki. Wszelkiego rodzaju opłaty pełnią funkcję niezarobkową, a kompensacyjną, więc powinny, tak de facto, tylko i wyłącznie odzwierciedlać koszty, jakie bank poniósł na przykład na, na wysłanie do nas e, jakiegoś zawiadomienia, tudzież e, harmonogramu. No dobrze, ale wracając do tego, co zauważył sędzia. Sędzia zauważył, że spread to ukryty dochód. Tego, co zabrakło mi w wyroku, to wniosku. A mianowicie, że ta umowa miała na celu obejście przepisów prawa bankowego w zakresie legalnego wynagrodzenia, jakie bank może uzyskiwać na podstawie czynności bankowej w postaci udzielenia kredytu. A tym samym umowa, taką umowę, która zawiera tego typu konstrukcję, należy uznać za bezwzględnie nieważną, bo ma na celu obejście przepisów prawa. I tego typu um, konstatacja, nie, wy, nie bierze się z mojego własnego Widzimy się, natomiast z literalnego odczytania artykułu 58 kodeksu cywilnego. Swego czasu na rozprawie usłyszałem, że banki, żeby przewidywać kursy walut, potrzebowałyby mieć szklaną kulę, no bo przecież nikt nie jest w stanie tego zrobić. Zacznijmy od tego, że banki to firmy, które profesjonalnie trudnią się. Obrotem pieniężnym i zawieraniem różnego rodzaju transakcji na rynku finansowym. Moim zdaniem dla profesjonalnych podmiotów przewidywanie długoterminowych trendów jest tak samo proste jak krótkoterminowe prognozowanie pogody dla meteorologa. No, mamy odpowiednie narzędzia, mamy dane, mamy tęgie głowy, które liczą i trzeba powiedzieć sobie wprost. Bank wiedział, że kurs franka rośnie od wielu lat. Bank nie powiedział o skali ryzyka walutowego, a także cicho siedział, jeżeli chodzi o politykę spreadową banku czyli jak ustala własne kursy, jak dokonuje księgowań płatności, które wypłaca w złotówkach, tak żeby w księgach swoich wykazywać je w innej walucie aniżeli faktycznej wypłaty. Chociaż Krzyczały do niego rekomendacje nadzorcze, czyli tak, tak zwana rekomendacja S wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, która mówi, że proszę w każdej umowie z bankiem pokazywać klientowi sposób i terminy ustalania kursów walutowych. Hm. Jaki z tego morał? Hm. Wydaje mi się, że banki selektywnie podchodzą do rekomendacji nadzorczych. Jedne uznając za obligatoryjne, a inne za. Nazwijmy to możliwe do zamiecenia pod dywan. Niewiele z nas, kredytobiorców, konsumentów, a nawet i przedsiębiorców zdawało sobie z tego sprawę, że banki ustalają kilka różnych rodzajów tabel kursowych. Jedne dotyczą transakcji związanych z obrotem gotówkowym, inne dla transakcji w obrocie bezgotówkowym. No a niektóre banki wycwaniły się do tego stopnia, że stwierdziły, że będą robiły Ekstra tabele kursowe tylko i wyłącznie na potrzeby księgowań kredytów. W moim przypadku bank napisał w umowie, że będzie dokonywał przeliczenia w oparciu o tabelę Debis, natomiast faktycznie wcale nie stosował kursu z tabeli Debis z dnia wypłaty, tylko ze spec tabeli opracowanej tylko i wyłącznie po to, żeby księgować wypłacone złotówki jako franki, a następnie przeliczać na złotówki, tak żeby zbierać ekstra kasę od klienta, która nie jest w żaden sposób dochodem odsetkowym, tylko hmm, no niczym nieuzasadnioną opłatą za stosowanie wewnętrznych księgowań. Jakie mogą być skutki tego, że bank ustala kilka różnych tabel kursowych jednego dnia? Nie wiesz? No to ja Ci powiem. W moim przypadku, gdyby bank zastosował przeliczenia według tabeli dla dewiz z 11.11, .11, no to mój dług zaksięgowany we franku wynosiłby 230 tysięcy franków. Natomiast gdyby zastosował kurs z godziny 17.21, saldo zadłużenia we frankach zaksięgowane wynosiłoby 233 tysiące franków. Natomiast bank stosował własną tabelę tylko i wyłącznie na potrzeby rozliczeń kredytowych. To rozliczeń. Tylko i wyłącznie księgowań kredytowych wewnętrznych franków. A to oznacza 6 tysięcy franków długu więcej. 6 tysięcy więcej? No a teraz, wiadomo, 6 tysięcy piechotą nie chodzi, ale od tych 6 tysięcy bank również nalicza odsetki. No to mamy. Ekstra dodatkowy dochód. Oczywiście kredyty frankowe wyginęły tak samo jak wyginęły dinozaury, bo weszła ustawa antyspreadowa, która mówiła wprost, że bank może dokonywać przeliczeń walutowych, ale musi stosować jeden kurs przeliczeń walutowych. Tak, tak, tak. I jeszcze raz zaprawdę powiadam wam, intencjonalnie jest użyta liczba pojedyncza. Natomiast większość umów kredytowych, które są tak zwane walutowe, zazwyczaj bazują na przeliczeniach w oparciu o kurs kupna i kurs sprzedaży. Chociaż w swojej w wieloletniej praktyce zawodowej widziałem jedną umowę, gdzie faktycznie bank nie stosował żadnych własnych tabel kursowych, lecz tylko i wyłącznie bazował na kursie średnim NBP. Natomiast to była tylko jedna, jedyna sprawa na kilka tysięcy, którą miałem na moim warsztacie. Ty, pewnie tak samo jak ja, zaciągałeś kredyt nie na dzień, miesiąc czy rok, tylko na wiele lat. Mój kredyt był 50-letni. Natomiast bank chcąc poinformować mnie o ryzyku walutowym, co zrobił? No pokazał mi symulację, ale za okres niespełna dwóch lat. Dwa lata, żeby pokazać zmienność waluty dla kredytu, który jest obliczony na. 50 lat. Jak oceniać tego typu praktykę bankową? No nie się cisną na usta tylko niecenzuralne słowa, ale ja już tych niecenzuralnych słów tutaj wam oszczędzę, natomiast w wielu wyrokach możecie spokojnie przeczytać bardziej stonowane wypowiedzi sądów, które. Dosyć jednoznacznie oceniają zapisy zawarte w umowach kredytowych, kwalifikujące te umowy jako nieważne. Natomiast, gdyby spojrzeć na kurs, historię kursu Franka w nieco dłuższej perspektywie, no to widzisz góry, doliny, zaczyna się od złotówki, było 3 złote, a później spadło do 2, kiedy ja brałem, czyli no, stabilna waluta, nie do końca, gigantyczna zmienność. 1, 3, 2, Bank mógł powiedzieć, chłopie, jeżeli historia zatoczy koło, to kurs franka będzie wynosił 3, a wtedy twoje zobowiązania w postaci raty kredytowej, jak i kapitału do zwrotu będą wynosiły tyle i tyle. Ale w sumie, to bank mógł też powiedzieć, skoro w poprzednim czasie bank kurs franka mógł wzrosnąć o 200%, to gdyby z tych dzisiejszych 2 złotych skoczył o 200%, no to ile by wynosił ten kurs franeczka? No? Ile? Ile? Tak, 6 zł. No i czy kto przy zdrowych zmysłach brałby się za tego typu kontrakt. Kto by podpisał tego typu cyrograf? Ja właśnie wtedy, jak się dowiedziałem, że dług mój wzrósł pomimo regularnej spłaty rat, kiedy chciałem zmienić mieszkanie, no to zdecydowałem się zweryfikować umowę z prawnikiem, jednym, drugim, trzecim, czwartym, a potem wystosować do banku pismo reklamacyjne, przedsądowe wezwania, a później spotkaliśmy się w sądzie, a sąd w 2022 roku, w listopadzie, wydał wyrok pierwszoinstancyjny w mojej sprawie. Kwestia tego, że bank stosuje spread, który jest ukrytym wynagrodzeniem dla banku, który obchodzi prawo bankowe, czyli kwalifikuje się do bezwzględnej nieważności, nie jest argumentem, który znajduje się na liście top, jeżeli chodzi o uzasadnienia wyroków, które zapadają obecnie w sprawach frankowych. Czy to się może zmienić, albo jak to zmienić? Być może warto teksty pism procesowych urozmaicić obrazkami, czyli pokazać, że bank wiedział, jaki jest długoterminowy kurs franka i linia trendu pokazuje jeden, jedyny kierunek wzrost. Wskazać również, że bank stosuje spread do tego, żeby księgowo zwiększać wysokość zadłużenia i pokazać jeszcze, jak to się ma do Produktu, który zawiera klient, czyli do kontraktu, bo tutaj można powiedzieć, że jeżeli banki badają zdolność kredytową, to faktycznie wpisują dane klienta, wpisują to, jaki chce dostać kredyt, no i wyskakują im jakieś piękne symulacje. Natomiast jeżeli chodzi o informowanie o ryzykach związanych z kredytem, czyli tutaj w tym przypadku ryzyko walutowe i spreadu, no tego banki już tak. Indywidualnie do klienta nie podchodzą, lecz stosują sztampowe, reprezentatywne przykłady, które no, nijak się mają do tego, jaki klient bierze kredyt. No dobrze, chyba zbliżamy się do tastebook. No więc życzę Ci, żebyś szybko dostał wyrok, który jeszcze szybciej stanie się prawomocny. Miejmy nadzieję, że bank już się nie będzie odwoływał, no bo ile można się odwoływać? od spraw, kiedy 99% spraw wygrywają klienci. No szkoda kasy na procesy. Lepiej się dogadać, zaproponować może jakąś ugodę. A jak nie, idziemy w zaparte drogi banku, no to trzymam kciuki, żeby sądy wydawały wyroki, w których będą stwierdzały przede wszystkim bezwzględną nieważność umów kredytowych wraz ze wszelkiego tego typu konsekwencjami, i będą jednocześnie chronić klientów przed ewentualnymi dolegliwościami, które mogą wynikać z konieczności rozliczenia z bankiem, czyli będą pamiętały o przepisach dotyczących przedawnienia, jak również o przepisach o możliwości rozłożenia świadczeń na raty, bo sytuacja, w której klient idzie do profesjonalnego banku, bierze kredyt na 30 lat, a ma go zwrócić po 10, no to nie jest, że tak powiem, coś normalnego. I tutaj, właśnie 320 KPC, wydaje mi się być bardzo słusznym rozwiązaniem. Oczywiście, o ile roszczenie banku nie jest przedawnione. Także, na pochybel banksterom.